Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na całkowanie funkcji trygonometrycznych. Część pierwsza. Z całkami z funkcji trygonometrycznych spotkaliśmy się już wcześniej, chociażby przy metodzie podstawiania. Natomiast na tym spotkaniu nauczę Cię profesjonalnego podejścia do całek z funkcji trygonometrycznych. To znaczy, załóżmy, że mamy do policzenia całkę z takiej funkcji, nazwałam ją r od sinus x cosinus x dx, czyli występują same sinusy i same kosinusy. Jeżeli występuje tangens, to my go zamieniamy na sinus i kosinus, oczywiście odpowiednio ze wzoru po dx. I teraz, jeżeli moja funkcja, ta podcałkowa, którą nazwałam r, jest nieparzysta ze względu na sinus x, co to znaczy? To znaczy, że jak ja przed sinusem dam minusa, czyli będę miała r od minus sinus x, a kosinus bez zmian, to ja otrzymam wtedy funkcję, która będzie równoważna tej funkcji w taki sposób, że będzie minus r i ta nasza funkcja. Czyli mówimy na to nieparzysta ze względu na sinus. Wtedy stosujemy podstawienie. Zatem podstawiamy kosinus x i działamy tak jak to zawsze przy podstawieniach. Natomiast jeżeli funkcja będzie nieparzysta ze względu na kosinus x, to znaczy, jak będę chciała zapisać taką funkcję r od sinus x bez zmian, ale przed kosinusem minusa i ja otrzymam funkcję równoważną minus tą moją funkcję, która była podana, to moje r od sinus x kosinus x, czyli inaczej mówimy funkcja nieparzysta ze względu na kosinus x, wtedy stosujemy podstawienie, za t stosujemy sinus x i postępujemy tak, jak już umiemy. Możesz mnie zapytać, czy zawsze tak jest, że funkcja jest nieparzysta albo ze względu na sinus, albo ze względu na kosinus. Otóż oczywiście, że nie, ale na tym spotkaniu zajmujemy się tymi dwoma przypadkami. Na kolejnej części, na kolejnej naszej lekcji będzie ciąg dalszy całkowania funkcji trygonometrycznych. Na tym spotkaniu zajmujemy się tylko takimi całkami, gdzie ta funkcja podcałkowa będzie albo nieparzysta ze względu na sinus, albo nieparzysta ze względu na kosinus. Także zapraszam Cię do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Pierwsza całka z funkcji trygonometrycznej takiej postaci sinus x pomnożone przez 1 minus cosinus x i to wszystko podzielone przez 1 plus cosinus x. Ja tutaj pod spodem zapisałam Tobie funkcję moją podcałkową, którą nazwałam r od sinus x cosinus x. No po prostu ją przepisałam. I teraz musimy mieć pewne przypuszczenia ze względu na co będzie ona nieparzysta. Ja tutaj chciałam pokazać Ci w pierwszym przykładzie, że funkcja może być nieparzysta ze względu na sinus. No to popatrzmy, co to będzie się działo. Napiszemy r od minus sinus x cosinus x. Co to oznacza? Oznacza to, że tam, gdzie sinus w tej funkcji wpisuje minus sinus. Czyli będzie minus sinus x, a reszta bez zmian, bo kosinusy nie zmieniam. I teraz popatrz, co mi wyszło. Co mi wyszło? Ja otrzymałam po prostu tą funkcję, tylko z przodu z minusem. Czyli mam minus r od sinus x cosinus x. Zatem, skoro wyszła mi taka zależność, to ja właśnie na początku tego spotkania podałam, że jak funkcja jest nieparzysta ze względu na sinus, to wtedy stosujemy podstawienie, za t bierzemy cosinus x. No to już wiemy, co mamy zrobić, czyli nasz przerywnik to będzie. My po prostu celowo, świadomie stosujemy podstawienie. No i liczymy pochodną. Tu będzie po t, czyli dt. Pochodna z kosinusa x to jest minus sinus x, oczywiście dx. No to jak ja teraz to podzielę przez minus sinus x, bo muszę dx-a wyliczyć, to mam minus dt nad sinus x, po prostu tego minusa dałam do góry sobie. No i co mi to teraz dało? Popatrzmy. Całka i teraz tak, sinus x no zostaje. Pomnożone przez 1 minus za kosinus x podstawiam t, podzielone przez 1 plus za kosinus podstawiam t razy, a zamiast dx-a piszę minus dt nad sinus x. No i taki jest mój cel, żeby mi się x skasowało w tym wypadku, no sinus x. No i to się równa całka. Tu pomnożę przez minusa, to będę miała t minus 1 podzielone przez t plus 1 dt. A taka całeczka jest bardzo prosta, bo popatrz, co ja zrobię. Mianownik przepiszę, bo mogę to podzielić po prostu licznik przez mianownik, ale mogę łatwiej. Mianownik przepiszę i w liczniku napiszę mianownik i ustalę t plus 1, czyli muszę minus 2, żeby mi się zgadzały liczniki. No i teraz rozdzielam na dwa ułamki. To będzie pierwszy ułamek minus
i to będzie drugi ułamek. Całka t plus 1 podzielone przez t plus 1 to jest 1 minus 2 nad t plus 1 dt. To się równa. A teraz już całkujemy. Całka z jedynki to jest po prostu t minus 2 będzie, a to już tą całkę znamy, myślę, na pamięć. 1 nad t plus 1 to będzie logarytm naturalny z t plus 1 na wartość bezwzględną plus c. No i na końcu wracamy do podstawienia za t, piszemy cosinus x minus 2 logarytmy naturalne z naszego cosinusa x plus 1. No i oczywiście plus c. Tutaj można by było się zastanowić nad tym, że cosinus x przyjmuje wartość najmniejszą minus 1, więc jak napiszemy tutaj, postawimy minus 1 plus 1, to wyjdzie 0, to w zasadzie ta wartość bezwzględna może mi się zmienić na zwykły nawias. Ale to już jest taka tylko i wyłącznie drobna kosmetyka. Wyznaczona całka jest. Kolejna całka to jest całka z takiej funkcji trygonometrycznej. Sinus kwadrat x pomnożony przez cosinus do potęgi trzeciej x. Moją funkcją podcałkową jest oczywiście to sinus kwadrat x razy cosinus do trzeciej x, dlatego to nazwałam r, od sinus x cosinus x. I teraz ja mam przypuszczenia, że ta funkcja będzie nieparzysta ze względu na cosinus. Zobaczmy. No wiadomo, że mamy dwie próby. Albo będzie nieparzysta na tym naszym spotkaniu ze względu na sinus, albo na cosinus, prawda? Czyli tak, ze względu na cosinus to znaczy, że sinusa zostawiam bez zmian, a tam, gdzie cosinus, muszę napisać minus cosinus x i to do potęgi trzeciej. Czyli będę miała tak sinus kwadrat x razy, przy potędze trzeciej minus zostaje, czyli minus cosinus do potęgi trzeciej x. Czyli to się równa minus sinus kwadrat x razy cosinus do potęgi trzeciej x, czyli ja faktycznie dostałam minus tą moją wyjściową funkcję, czyli moją funkcję, którą nazwałam oczywiście standardowo r, prawda? Czyli skoro wyszło mi tak, że jest równe temu, to ja wiem, że moja funkcja jest nieparzysta ze względu na cosinus, czyli stosuję podstawienie za t, podstawiam sinus x. Jeżeli jest nieparzysta ze względu na cosinus, to jest podstawienie t równa się sinus x. No to skoro tak, no to robimy sobie tutaj podstawienie, czyli wracamy tutaj do góry, za t podstawiamy sinus x, no to będziemy mieć dt to się równa pochodna sinusa to cosinus x, dx jak podzielę to mam, że mój dx to będzie dt podzielone przez cosinus x. Czyli to się równa, no to przepisuję całka. Za sinus podstawiałam t, czyli będę miała t kwadrat razy cosinus do potęgi trzeciej x zostaje razy dt nad cosinus x. No niestety skróci mi się tylko jeden cosinus, czyli ten cosinus. Tu mi się skróci, zostaje potęga druga, ale teraz na pewno pamiętasz, jak to było w szkole średniej, że cosinus kwadrat x mogę łatwo zamienić z jedynki trygonometrycznej na sinus kwadrat x jako 1 minus sinus kwadrat x. Tu się nie przejmuj, że są na razie x, bo ja jeszcze nie całkuję. No i teraz za sinus x podstawiam t, czyli będę miała t kwadrat razy 1 minus t kwadrat to po dt. To się równa, może tą całeczkę będziemy tu kontynuować, czyli to się równa całka, będziemy mnożyć t kwadrat minus t do czwartej dt. Popatrz, jaka banalna całka powstała. Całka z wielomianu, czyli t do potęgi trzeciej nad 3 minus t do potęgi piątej nad 5 plus c. No i wracam do podstawienia, czyli będę miała sinus do potęgi trzeciej x nad 3 minus sinus do potęgi piątej x nad 5 plus c. No i taki mamy wynik końcowy całki z przykładu numer 2. Na tych dwóch przykładach pokazałam Tobie, jak wykorzystać to pojęcie nieparzystości funkcji naszej tutaj ze względu na sinus x, czy też ze względu na cosinus x. Jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej przykładów, no to jak zwykle zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A tymczasem już do zobaczenia.